Cześć widzowie. Jakieś pół roku temu przygotowałem dla Was materiał poświęcony uniwersum Piratów z Karaibów, w którym starałem się porównać dla Was faktyczne pirackie legendy z ich disneyowską interpretacją. W filmie tym nawiązałem m.in. do postaci Davy'ego Jonesa, a więc boga Musi Głębin, opiekującego się zmarłymi marynarzami, któremu w Piratach z Karaibów przypisano też rolę budzącego grozę kapitana statku Widmo o nazwie Latający Holender. Wielu z Was pisało mi wtedy, że naprawdę lubicie tę postać i bardzo chętnie zobaczylibyście o niej osobny odcinek, bo pomimo iż patrząc z perspektywy całej sagi był to antagonista, któremu teoretycznie nie powinno się kibicować, to z uwagi na zawiłe koleje jego życia, które poznajemy wraz z rozwojem fabuły, wcale nie jest to aż tak oczywiste. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc wziąć w obronę postać Davy'ego Jonesa i przyglądając się tragicznej historii jego życia, spróbować Wam udowodnić, że w rzeczywistości wcale nie był on tak zły i potworny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zaczynamy! Postać Davy'ego Jonesa po raz pierwszy pojawiła się na filmowym ekranie w drugiej części filmu Piraci z Karaibów, zatytułowanej Skrzynia u Marlaka, gdzie okazał się on być kapitanem słynnego statku Widmo zwanego Latającym Holendrem, na którym wraz ze swoją nieśmiertelną załogą miał zajmować się transportem dusz do świata umarłych. Z czasem jednak Davy zaniechał swoich obowiązków, za co został ukarany klątwą sprawiającą, że wraz z całą swoją załogą powoli zaczął stawać się podobny do morskiej fauny, a jego twarz nie tylko pokryła się chityną, ale wyrosły mu na niej również ośmiornicze macki. Davy Jones w pirackim gremium był uważany za postać niesamowicie bezwzględną oraz mściwą, a przy tym wydawał się być hipokrytą, bo choć sam nie chciał wykonywać swoich obowiązków, to gdy ktoś nie dotrzymał umowy zawartej z nim, tak jak zrobił to chociażby Jack Sparrow, który obiecał mu zaciągnięcie się do jego załogi w zamian za podarowanie mu czarnej perły na okres 13 lat, to starał się zrobić wszystko, by kogoś takiego dopaść i surowo ukarać. Ponadto nie traktował on dobrze absolutnie nikogo, w tym nawet i swojej własnej załogi, karząc cieleśnie swoich własnych marynarzy za najmniejsze przewinienia, czy batorząc ich w celu motywowania do bardziej efektywnej pracy. Niemniej, moim zdaniem jego zachowanie nie było podyktowane po prostu okrutnym i perfidnym charakterem, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a stoi za tym szereg przeróżnych wydarzeń, które nie były jego winą, a to właśnie one ostatecznie zaprowadziły go na skraj człowieczeństwa. I to zarówno w dosłownym, jak i przenośnym znaczeniu tego słowa. I jak to często bywa, jednym z nich była niespełniona miłość. W Piratach z Karaibów dowiadujemy się bowiem, że Davy Jones był pierwotnie zwykłym człowiekiem, który nieszczęśliwie zakochał się w bogini morza Kalipso, dla której to właśnie zobowiązał się przeprawiać dusze zmarłych na drugi brzeg na pokładzie Latającego Holendra w zamian za jedno spotkanie raz na 10 lat, co jak się pewnie domyślacie, od początku nie miało prawa się udać. Bo choć Davy'emu wydawało się, że jego miłość została odwzajemniona, to ostatecznie Kalipso już przy pierwszej możliwej okazji totalnie się na niego wypięła, żerując po prostu na jego naiwności. I to właśnie przede wszystkim to pulsujące w nim do końca jego dni poczucie bycia zdradzonym sprawiło, że Davy Jones ostatecznie stał się tym, kim się stał. A więc cynicznym i zgorzkniałym kapitanem statku Widmo, który porzucił swoje zadanie, nie chcąc już więcej pozwolić innym na robienie z siebie głupka. Davy niestety nie mógł jednak powrócić już do swojego dawnego życia, ponieważ służba na Latającym Holendrze stała się jego przekleństwem i dużo potężniejsze od niego siły nie pozwoliłyby mu tak po prostu zejść na ląd. I choć to prawda, że sam skazał się na to niemalże dożywotnio, wycinając sobie serce z piersi i zamykając je w skrzyni, którą zakopał na wyspie, to akurat ten czyn również wynikał z jego nieodwzajemnionej miłości. Davy zrobił to bowiem z rozpaczy po zdradzie swojej ukochanej, licząc, że dzięki temu przestanie odczuwać ból, którego nie mógł znieść. A to dodatkowo pogłębiło jego szaleństwo, bowiem względna nieśmiertelność, która się z tym wiązała, stanowiła dla niego tak naprawdę jedynie utrapienie. Davy Jones za 10 lat sumiennego wypełniania swojego zadania, którego podjął się w akcie miłości, oddania i wierności, otrzymał więc jedynie wzgardę i wieczną klątwę, wobec czego moim zdaniem nie jest dziwne, że po czasie całkowicie zmienił swoje podejście do wszystkiego, co go otacza, stając się okrutnym egoistą. Jednak nawet mimo tego wszystkiego, co go spotkało, wcale nie przesiąkł złem do szpiku kości i w filmach widzimy, że wciąż toczy się w nim wewnętrzna walka między zemstą a przebaczeniem. Jego serce zamknięte w skrzyni jest bowiem nie tylko źródłem jego mocy, ale przypomina mu także o jego utraconej miłości do Kalipso, która mimo wszystko wciąż potrafi obudzić w nim ludzkie odczucia, schowane na co dzień za jego potworną twarzą.
A nie jest to łatwa walka, skoro dotyczy kłębiących się w nim skrajnie odmiennych emocji. I choć Davy Jones pragnie znaleźć sposób na to, by odegrać się na zdradzieckiej Kalipso, to mimo wszystko kocha ją również bezwarunkową miłością, przez co cierpi właściwie nieustannie. A to czyni go znacznie bardziej ludzkim, niż mogłoby się zdawać. I to prawdopodobnie właśnie to sprawia, że tak wiele osób jest w stanie z nim sympatyzować. Ciężko się więc dziwić, że Davy nie chciał już nigdy więcej dopuścić do tego, by kiedykolwiek znowu go zdradzono i dlatego od swoich pirackich kontrahentów, takich jak Jack Sparrow, oczekiwał szczerej intencji przy zawieraniu kontraktów, rozprawiając się z nimi bezlitośnie w przypadku niedotrzymania umowy. Davy nie chciał bowiem ponownie dopuścić do sytuacji, w której samemu honorowo wywiązując się ze swoich zobowiązań, jak to miał w zwyczaju, znowu zostanie oszukany. Aby tak się stało, musiał dbać o swoją mroczną reputację mściciela i osoby, której nie warto zwodzić. I oczywiście jasne jest to, że patrząc na piratów z Karaibów z perspektywy Jacka Sparrowa, to Davy wydaje się być tym złym. Niemniej jednak, jeśli się nad tym dobrze zastanowicie, to zrozumiecie, że w ich sporze to nie Jack, a właśnie Davy jest stroną, która ma absolutną słuszność. Poza tym Davy Jones wbrew pozorom jako kapitan był naprawdę wierny swojej załodze, bo choć w filmach widzimy, że w pewnych momentach każe batorzyć swoich marynarzy, to są też chwile, w których dzieli on z nimi wspólne troski. I nawet jeśli bywa surowy i nieprzewidywalny, to mimo wszystko dba o swoją załogę. I na tle innych kapitanów, którzy niekiedy nawet zabijali swoich załogantów, to wcale nie jest on aż takim tyranem, za jakiego zwykło się go uważać. Podsumowując, wizerunek Davy'ego Jonesa w filmach wydaje się być mocno zniekształcony, gdy patrzymy na niego z perspektywy sytuacji Jacka Sparrowa, dla którego jest on po prostu wrogiem, u którego zresztą sam sobie nagrabił. Niemniej, gdy spojrzymy na wszystkie związane z nim wydarzenia przez pryzmat jego tragicznej miłości i przekleństwa, z którym musiał żyć, wewnętrznej walki, jaką toczył, a także troski o swoją załogę, to zobaczymy obraz zupełnie innej osoby, niż nam się do tej pory wydawało. Davy Jones, pomimo swojego złowrogiego wizerunku, jest więc postacią, która ma w sobie dużo więcej głębokich ludzkich emocji niż niejeden inny pirat, a jego motywacje do zachowywania się w taki, a nie inny sposób są naprawdę bardzo zrozumiałe. Wobec tego, mimo iż kapitan latającego Holendra w całej swej pirackiej karierze faktycznie dopuścił się wielu okrutnych występków, które mogą dehumanizować go w oczach odbiorców, to stanowczo nie można odmówić mu również i ludzkiego oblicza, które jest jednak przez niego skrzętnie skrywane pod monstrualną aparycją. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o postaci Davy'ego Jonesa i czy zgadzacie się ze mną, że wcale nie był on tak zły, jak mogłoby się początkowo wydawać. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z piratów, a w szczególności na film o różnicach między faktycznymi pirackimi legendami, a sposobem ich wykorzystania w serii Piraci z Karaibów, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!